Witam wszystkich bardzo serdecznie w ostatnich harcerskich opowieściach, w ostatnim harcerskim vlogu przed obozem. Chciałabym wam wytłumaczyć, dlaczego mnie tak długo nie było i dlaczego ostatnimi czasy też nie mam czasu odpisywać wam na wasze wiadomości i na różne inne takie rzeczy. Mianowicie za chwilę dowiecie się dlaczego, ponieważ to wszystko zostanie wyjaśnione we vlogu. To tak będzie mniej instruktażowy filmik, bardziej vlog. Co się dzieje tuż przed obozem w szafie osoby, która jest w kadrze, która jest przyboczną i no, zapraszam was do oglądania. Tak więc, jak już mówiłam, zaczynamy kolejny vlog harcersko-opowieściowy i chciałabym was oczywiście bardzo przeprosić, że ja nie odpisuję już na wiadomości, że tak naprawdę zniknęłam z Messengera i tak dalej, ale ostatnio dużo rzeczy, dużo czasu poświęcam na rzeczy związane z tym, że jestem w kadrze, co wiąże się z tym, że prowadzę różne zajęcia, odpowiadam za pionierkę nie tylko swoją, ale też moich harcerek. W tle jest moja siostra i pokażę wam za chwilę, jak wygląda pokój takiej przybocznej przed obozem. Tylko jak mogliście zauważyć, jestem bez makijażu, więc pomaluję się i zaraz wracam. Dobra, ja już jestem pomalowana, jak możecie zobaczyć. I chcę wam pokazać, jak wygląda mój pokój, pokój przybocznej przed obozem, ponieważ tak wygląda pokój osoby z kadry przed obozem. To jest istna masakracja. Dobrze, to pozwolę sobie zacząć od rzeczy, które leżą tutaj, ponieważ te rzeczy na górze są moje i one jadą ze mną jako ze mną osobą, a nie ze mną, z moją drużyną na obóz. I to jest plecak mój górski, 50-litrowy, który już bardzo dobrze znacie. I mój śpiwór, który jest naprawdę monstrualny, bo jak widzicie jest wielkości praktycznie plecaka. I tak, mogę wam pokazać dalej, że tu jest sprzęt obozowy w torbach z Carrefoura, ale ze składnicy harcerskiej, ponieważ wczoraj jak wracałam ze składnicy, to mój kolega pomagał mi to nieść, ale no jak widzicie, siatki nam się porwały. W tej siatce akurat mamy 4 pryczówki, ale w drugiej siatce mamy jeszcze 2 pryczóweczki, chusty w kolorach szczepu, w barwach szczepu, oraz tam na dole, o tutaj, mieści się 8 krzyży harcerskich, ponieważ ostatnio nam troszkę ich brakuje. I jak widzicie, ta siatka też się porwała, bo w ogóle nie ma uszu. A ten papier to jest faktura na okręg mazowiecki ZHR, ale sądzę, że to nie powinno was za bardzo interesować, zwłaszcza, że tu są dane, które są objęte RODO, więc ja tego nie pokazuję. Tu jest torba stara jak świat i w tej torbie mam beret innego koloru niż jaki nosi moja drużyna. To jest czarny beret, moja drużyna nosi bordowe berety, ale kiedyś nosiła czarne, więc posiadam taki czarny, zapasowy, w razie gdyby inne drużyny z mojego szczepu nie miały jakiegoś beretu. Tutaj mam 3 getry i 3 wywijki do pożyczenia, w razie gdyby znalazła się na obozie jakaś gapa, która po prostu zapomniała getry wywijek albo zgubiła gdzieś jedną. Tu jest jedna chusta. Tu jest naszywka drużyny zapasowa, jakby komuś się zerwała, oraz zapasowy pas. Więc jak już mogliście zauważyć, te 3 torby pojadą dzisiaj ze mną do mojej drużynowej. Moja drużynowa schowa je do skrzyni zwanej programówką i te rzeczy będą leżały w programówce, pryczówki będą leżały w sprzętówce. I to jest część wspólna, część mojej drużyny, i za którą ja odpowiadam. I tutaj, jak możecie zauważyć, już są rzeczy stricte moje. I zaczynając od menażki i kończąc na rzeczach do zajęć, które ja będę prowadziła. Poza tym mam tutaj mundur polowy, galowy, gwizdek władzy. To jest po prostu must have każdej przybocznej. Mam klapki, sukienki, krótkie spodnie, skarpetki, długie spodnie, tam jest kosmetyczka, a pod nią są koszulki z krótkim rękawem i z długim, ręczniki, i to chyba na razie tyle. I oczywiście zawartość kosmetyczki, która już jest też w miarę zapełniona, brakuje kilku gratów, ale o tym później. I poza tym posiadam też listę rzeczy, których jeszcze na obóz nie wzięłam, czyli płyn do prania, szampon, pasta do zębów i inne tego typu bzdury.
I oczywiście muszę też zapałki dokupić. Chyba będę je dokupywać w Biedronce, bo wydaje mi się, że w Biedronce można kupić taki zestaw 20 paczek i no, a takie rzeczy się bardzo, bardzo na obozie przydają. Tak więc w chwili, gdy upewniłam się, że większość rzeczy już na pewno mam, to wypisałam wszystkie rzeczy, których nie mam i właśnie powstała ta lista, którą wam przed chwilą pokazywałam. Dzisiaj będę jeździła na wielkie zakupy. Wielkie. No i będę dokupywać wszystkie rzeczy, których mi brakuje, wszystkie rzeczy, których jednak gdzieś tam nie mam i zabrakło. Oraz będę jeszcze zajeżdżała do mojej drużynowej oddać otóż siatki. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Będziemy wam pokazywać, co kupiłyśmy, co jest tak naprawdę na obozie jeszcze potrzebne i rozwiejemy wszystkie wasze obawy związane z obozami. Tak więc wracam ponownie, witam was wszystkich bardzo już po zakupach i jak chcecie zobaczyć, to proszę bardzo, na łóżku leżą moje zakupy, jest ich strasznie dużo i głównie, jak możecie się domyślić, kupowałam bieliznę, ponieważ jej zawsze brakuje na obozie. Dlaczego? Ponieważ obóz trwa długo, nie ma dostępu do pralki i niektóre, na przykład moje harcerki, decydują się na wzięcie tyle par bielizny, ile jest dni obozowych. W tym roku jadę na 26 dni i szczerze, branie 26 par gaci mi się lekko nie widzi. Więc to kupiłam sobie trochę, ale jednak stwierdziłam, że będę prać. To jest bardzo dobra decyzja, moim zdaniem. Zwłaszcza, że po pierwsze nie wydam fortuny na jakąś nie wiadomo jaką ilość majtek i w dodatku i skarpet oczywiście, bo skarpet to pff, no nie, dwa razy więcej ich jest. Po drugie nie będą zajmowały mi miejsca w plecaku. Po trzecie nie będzie mi ciężko, ponieważ plecak ja będę nosiła na swoich plecach i to wszystko pójdzie. Ja będę to czuć. A po czwarte stwierdziłam, że po co przepłacać. I jak możecie zauważyć w przypadku rzeczy, które widać na moim łóżku, na mojej kołdrze, większość rzeczy, które kupiłam, to są rzeczy kosmetyczne, czyli jakieś maseczki, które zawsze się przydają na obozie w razie, gdyby miało nam wysypać jakieś syfy czy coś. Patyczki do uszu, które połowę muszę oddać mojej siostrze, ponieważ tyle na obozie to nigdy w życiu mi się nie przyda. Do twarzy na co dzień, jak się spocę, to zawsze to się przyda i można sobie popsikać szybko twarz i człowiek czuje się od razu bardziej świeżo. I dalej to kupiłam sobie jeszcze chusteczki do zmywania makijażu. Korektor akurat nie jest na obóz, więc... Aha, wypadnij za kadr. Okej, więc nie wiem, co tu robił ten korektor. I tutaj mam krem do buzi dla młodzieży, taki antybakteryjny do skóry skłonnej do różnych zanieczyszczeń i tak dalej. Tutaj dalej mam pastę do zębów oczywiście, która jest duża, bo znając życie zawsze jest jakiś taki raczek mały nieboraczek, który pasty nie weźmie, oraz duży szampon. Dobra, zdaję sobie sprawę z tego, że jest dziwne światło, ale po tym jak szybko wam pokazałam, co kupiłam i co warto uzupełnić przed obozem, chciałabym jeszcze szybko powiedzieć wam kilka słów na temat już tak bardzo zbliżającego się obozu. Tak więc, drodzy harcerze i drogie harcerki, obozu nie trzeba się bać. Sądzę, że na pewno pierwsza noc jest najgorszą nocą, jakiej doświadczycie w ciągu całego obozu. Dlaczego jest taka straszna? Pierwsza noc jest o tyle straszna, że to jest zderzenie się z przyrodą, której nagle macie nadmiar. Odcina was od bieżącej wody, szokuje was brak internetu, szokuje was brak możliwości zagrzania się, kiedy jest wam chłodno na zewnątrz. Takim sposobem typu wejście do domu po prostu i żeby wam się zrobiło cieplej. I może niektórych zszokować również brak zasięgu, ponieważ zdarzają się takie miejsca obozowe, gdzie zasięgu w ogóle nie ma. I to jest lekko przytłaczające. Jeszcze jednym szokującym aspektem jest to, że pierwszej nocy, przynajmniej w przypadku mojej drużyny, mojego szczepu, wiele osób jeszcze nie ma swoich łóżek, ponieważ trzeba je dopiero zbudować, a zbudowanie łóżek zajmuje około 3 dni. Tak więc pierwsza noc, nie dość, że jest to olbrzymie zderzenie z rzeczywistością, to jeszcze pojawia się właśnie szok typu muszę spać na ziemi. Z robakami.
Oczywiście od razu ostrzegę, że spokojnie, pająki na prycze nie wchodzą. I tak samo jest raczej z tym, że pająki nie zbliżają się do śpiworów i mogą przemykać przez rzeczy leżące koło nas gdzieś, ale jeszcze nigdy nie widziałam pająka w swoim śpiworze i zakładam, że, znaczy nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale bardzo mnie to cieszy i jestem z tego powodu, no cieszę się, że pająki jednak moje łóżko z daleka omijają. Od razu też chciałabym powiedzieć, że witam wszystkich nowych widzów, ponieważ pojawiło się tu was bardzo dużo. Jestem druhna Mira albo Lykosia, mówcie jak chcecie. Cieszę się, że mogę być dla was i też moich stałych bywalców tutaj chcę przeprosić za to, że naprawdę, że nie odpisuję i tak dalej, ale nie jestem w stanie pogodzić niektórych rzeczy i ostatnio musiałam poodwoływać nawet spotkanie ze znajomymi ze względu na to, że dowoziłam rzeczy ze składnicy do składnicy, odwoziłam różne faktury, niefaktury, dokumenty, jeździłam nawet do okręgu i tak dalej, i tak dalej i nie jestem w stanie poświęcić wam tyle czasu, ile wy byście oczekiwali. Tak więc możemy się umówić, że jeżeli macie jakieś wiadomości lub pytania do mnie, to piszcie w komentarzach, a ja postaram się wam odpisać na nie, ponieważ niestety na Messengerze nie będę w stanie wam odpisać na wszystko. W trakcie lipca niestety vlogi ani harcerskie opowieści nie będą się pojawiały, jak się domyślacie, ponieważ ja też nie będę miała dostępu do internetu, nie będę miała dostępu do sieci, do laptopa, ani do wszystkich innych rzeczy montażowych, ale będąc na obozie, nagram wam pełen materiał dotyczący obozu, tak żeby osoby, które w przyszłym roku będą jechały na pierwszy obóz, czy nawet nie na pierwszy, ale na któryś z kolei, miały większą możliwość przygotowania się do tych obozów i żeby się mniej bały. Tak więc, drodzy harcerze, drogie harcerki, czuwajcie w uśmiechu. Możecie mi też pisać, gdzie będzie wasz obóz w tym roku, gdzie jedziecie oraz czy jedziecie na zlot 30-lecia. A ja na razie żegnam was na miesiąc. Od razu po obozie coś się pojawi na kanale. Widzimy się na zlocie ZHR-u, pamiętajcie. I czuwajcie w uśmiechu. Cześć!